hej, kochani! Z tej strony Tiariel i witam się z Wami w kolejnym odcinku wyzwania Wild West Decades Challenge. Witamy się po cutscence razem z nową bohaterką, którą tu możecie zobaczyć. Jeszcze ma trochę zadrapań na twarzy, ale one też czasem znikną. I naszą nową bohaterką jest Salma. Salma Carbera. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Uważam, że jest prześliczną simką, która zjawiła się u naszej Abigail. No i jak widzieliście, Abigail się z nią zaopiekowała. Także na razie Salma zostaje z nami. Oczywiście, jak już widzieliście, mogliście się domyśleć, Salma no niestety żyła do tej pory w trudnych warunkach. Były to takie czasy, jakie były i trudno pominąć te wątki w serii mówiącej o tamtych czasach. Uciekła z miejsca, w którym mieszkała i tak trafiła do Abigail. No oczywiście niestety prawnie ma swojego właściciela, no ale on na razie nie ma pojęcia, gdzie nasza Salma przebywa. Już Wam pokazuję, tak, po pierwsze ma tutaj taką aspirację z modów szczęśliwa gospodyni, jest niewybaczająca, jest nieprzystępna, jest ogrodniczką, miłośniczką zwierząt i jest śmiała. Już Wam pokazuję jej stroje, to jest pierwszy, to jest strój drugi, strój trzeci, taki strój pokojóweczki troszeczkę, ale strasznie mi się tutaj spodobał. I strój czwarty. Troszkę tu krótsza ta sukienka, może ciut za krótka, ale dzięki temu widać, jakie ma buty. Tu mamy strój oficjalny. Sportowy, no byle jakiś był. Do snu Salma ma dwie takie koszule, jedną taką, drugą taką na cieplejsze dni. Na imprezę ma taki strój, proszę bardzo. Może bym ci jeszcze zmieniła, kochana. Jak widzicie, no niestety ma tutaj trochę blizn, no ale tak to bywało w tamtych czasach. Zaraz gdzieś tu był... Była ta siateczka. O, jest. Dobra, może ci zrobimy taką? Bo... Też może ta za jasna, ta? Albo taką. O, biała też by mogła być. Dobrze. Do pływania ma taki strój. Na gorącą pogodę taki z czepkiem. I na zimną pogodę jeden taki. A drugi taki. Także tak się prezentuje nasza Salma. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się ona podoba. Dobrze, i jesteśmy już w rozgrywce przed naszym domem razem z naszą Salmą, która zaraz tu się zajmie. Abigail jeszcze sobie śpi. I kochani, chciałam Wam pokazać malutkie zmiany w domku. Tu powstał taki naprawdę niewielki pokoik, w którym w zasadzie jest tylko łóżko i lampka na razie dla Salmy. Blisko pieca, więc ma tutaj ciepło. Natomiast tu parę rzeczy zostało poprzesuwanych. Natomiast nasza Abigail no, śpi jeszcze w swoim pokoju starym, ale jak widzicie tutaj dużo się zmieniło, bo poprzenosiłam rzeczy, ponieważ... No w końcu zdecydowała się przenieść do tego większego pokoju po tacie. Mamy tutaj już kołyskę. Proszę bardzo. No na razie jeszcze nie rodzimy, chociaż wydarzy się to już niewątpliwie w tym odcinku. Także stoi tutaj sobie kołyska, blisko pieca. Wszystko już jest naszykowane i nasza Abigail przeniesie się do tego drugiego pokoju. Dobrze, Salmo, chodź, kochana. Bardzo cię proszę. Ty się od razu tu wszystkim zajmiesz.
Może zacznijmy od tego, żebyś sobie zmieniła strój, chociaż ten też jest dobry. Nie musisz mieć tego z fartuszkiem, ten jest dobry. Może byśmy zaczęli... A gdzie my mamy do prania miednicę? Tu do robienia wina. Dawno mnie tu nie było i zapomniałam, gdzie jest balia. A, tu jest balia do prania, no. Czyli dobra, tu wszystko mamy. To może zaczniesz, kochana, od zrobienia prania. Chodź, pójdziemy. Tu stoi kosz. Bardzo proszę, przeszukaj kieszenie. A co ty w ogóle masz w tej aspiracji? To masz ogrodnictwo, zbierz 12 roślin i pieczenie. No dobra. Będziemy ci to, kochana, rozwijali. Bardzo proszę, przeszukaj kieszenie. I teraz zrób pranie, upierz w bali. Mam nadzieję, że pójdziesz. Ty, Abigail, sobie dosypiaj. A ty jaką miałeś aspirację? Ach, idealna czystość. No tak, bo chcieliśmy zmienić. Dobra. Idziemy z Salmą i robimy pranie. Abi, co ty tu masz za rośliny? Moglibyśmy więcej mieć tu kukurydzy. Nie, bo chyba nie mamy... Aha, no dużo. A to co to jest? Bryła gliny. Ziarno owsa. W sumie mogliby... Aha, ziarno owsa, tak. To ziarno owsa moglibyśmy posiać gdzieś dalej. Może tu jak mamy... Aha, to już nie jest nasza ziemia. Zaraz sobie poszukamy. Może tu na razie. Ziarno owsa. Dobra. Proszę, Salmo, piesz. Mamy dzisiaj święto dziękczynienia. No, specjalnie aż nie wiadomo, jak nie będziemy go tu obchodzić, ale mam nadzieję, że coś nam się uda zrobić. Proszę bardzo. Piesz, kochana. Jak upierzesz, to byś może tutaj zaproponowała przyjaźń naszemu Cooperowi. Kogucie, jak tyś się rozpiał. Gdzie ty jesteś? O, a pani w okularach bawi się. No super. Nie wiem, czemu im się te okulary robią. Abi, słońce, ty byś może już wstała. Tak, bo już jest szósta. Proszę bardzo. Chodź, podejdź tu, kochana. Zmień proszę sobie strój może na ten. Proszę. Dobra. I idziemy na dół. Przygotowalibyśmy coś do jedzenia. Zaraz zobaczymy, czy możemy coś gotować. A może najpierw byśmy zobaczyli, czy my jesteśmy w stanie zrobić jakiś wystawny posiłek. A wystawne śniadanie tylko. Tu nam brakuje czerwonego mięsa w folii, bo warzyw nie liczą. A tu nam brakuje białego mięsa w folii. No będziemy musieli niewątpliwie kupić. Chodź, kochana. Podejdź tu. Czyli na razie sobie ugotujemy coś tam prostego. Gotowe składniki, tak żeby było na śniadanie. Może. No oczywiście chałka. Zawsze się nie mogę powstrzymać przed chałką, ale może sobie zrobimy jajecznicę. Chodź, Abi, zrobisz jajecznicę, a miejmy nadzieję, że Salma w tym czasie dokończy. Oczywiście Abigail traktuje Salmę jak najbardziej właściwie. O, Abi ma już siódmy poziom gotowania. O nie, zaczęło padać. No ale trudno, nic nie zrobimy.
gdzie tam jest nasz Cooper. Czy on się już w czymś tu babra? A nie, tu się schował. O, obaj tu siedzą, znaczy oboje, i Cooper, i Miranda. Proszę bardzo. I zaproponuj Mirandzie też przyjaźń. No, Miranda chyba nie była zachwycona. Jeszcze raz spróbujmy. Dobrze, a ty, Cooper, jak chcesz się załatwić, to idź poproś go o załatwienie. A co ty idziesz robić? Nie, 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 kochana, nie będziesz haftować krzyżykowo. Co ty zrobiłaś z tą jajecznicą? Powiedz mi. Może masz ją w wyposażeniu. A tu? Tak, myślałam, że tu jest nasza jajecznica. Dobra, postaw ją tu. Wreszcie, dziękuję bardzo za podpowiedź dotyczącą tych liści talerzy. Wreszcie mi się udało. Dobra, najpierw to sprzątnij i zaraz nakryjesz do stołu. Koniu, jak ty tu wszedłeś? No dobra. Chodź, kochana. Przede wszystkim rozrzuć karmę w okolicy. I oczywiście, a jajek nie mamy, to na razie tylko ją rozrzuć dwa razy. Dobra, przebrałaś się. No to bardzo proszę, tu to postawimy i zawołaj na posiłek i zjedz. Proszę bardzo, jemy. Dobra. I Abigail, chciałabym, żebyś zapytał jej, jak minął dzień, jak się teraz czuje. Tak, podziel się wielkimi wieściami, jakby nie wiedziała. Bardzo proszę. Wyraź dziękczynienie. Powiedz, że cieszysz się, że nie spędzasz święta sama. Dobra. Ożywiona rozmowa. Nie, 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 romantyczne. Nie, to nie to. Aktywność. To nie. Czułość. To nie. Rozmawiaj o gotowaniu. Entuzjazmować się posiłkiem możesz. Mirando! Czemu my jej nie możemy tu wygłoś kazanie o podjadaniu ordynarnie naszego jedzenia? Nie wolno. No tak, Miranda ma nas całkowicie w nosie. To jest dopiero. O, jak ładnie śpiewasz, kochana. Już zaliczyłaś tak? Szybko? No, widzę, że nie reaguje. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. Proszę bardzo. O tak. I myślę, że ty, kochana, spróbowałabyś nam to naprawić. My tu resztkę schowamy. A ty, słońce, posprzątasz w tym czasie i oczywiście pójdziesz sobie skorzystać. Bardzo proszę, skorzystaj. Chyba macie już jakieś odczucie. Zaraz zobaczymy. Podziw i bliskość dzięki szczęśliwym wspomnieniom. No proszę. Dobra. Ty, Abigail, idziesz, a ty, kochana, próbujesz to naprawić. O, idealnie, bo się chowa to z tym nowoczesnym kluczem głęboko. Idź, Abi, idź. Idź, kochana, skorzystaj. Tu, co mamy wręcz. Co możesz dać? Mamy dzikie owady? No, daj modliszkę, zobaczymy. Czy ptaszki się ucieszą z modliszki? Powinny. O, tak, nawet się rozmawiaj o bezpieczeństwie. Interakcje społeczne. Śpiewaj ptakom. No, dobra. A ty, kochana, no kończysz, kończysz. Dawaj.
zdobyta umiejętność majsterkowania pięknie i potrzebujesz, kochana, po pierwsze to bierzesz, wyładuj i przenieś, rozwieś na sznurku na pranie. Abi, co ty idziesz już robić? Co wy z tym haftowaniem, matko, czy ja naprawdę muszę powyrzucać wszystkie te do haftowania, żeby było dobrze? Dobra, tu jest nasza koza, więc bardzo proszę, wyczyść i wyduj. Chodź, kochana. A ty rozwieszasz. O, dobrze, znaleźliśmy kolejną, więc bardzo proszę, wyczyść i pozyskaj wełnę. A ty, Salmo, chodź i wymień wodę. A jak to zrobisz, to posiejesz. I bardzo proszę, nakarmisz, wyczyścisz i wydoisz naszą krówkę. Pięknie. O, widzę, że... Czemu ten pan naszemu koniowi czyścił podkowę? No dobra, to miło z jego strony. Może być i tak. Bardzo proszę. Potem będziesz mogła tu jeszcze podlać. Podlej teren. Pozajmuj się trochę naszą krową. Czy ja już ci dałam wyduj? Wyduj, jest, dobra. A ty, Abi, miałaś się teraz zająć owieczką. No i dobrze, bo widzę, że do niej idziesz. Dobra, Salma, zdobyłaś butelki mleka. Idziesz podlać i możesz tutaj naszego konia. Bardzo proszę, przyjazne. Podrap po szyi. Opieka, wyczyść. Opieka, wyszczotkuj. A ty, kochana, napełniłaś? Czy możesz... Szkoda, że czemu tu się nie da zawołać naszych zwierzaków? Tego ja nie wiem. Jeszcze tu mamy za mało. To rozrzuć jeszcze karmę w okolicy. I chyba Abi... Ach, jeszcze pójdziemy zebrać plony, tak. To nam się wydaje, że możemy już... Zbierz roślinę użytkową, chodź, kochana. Dobra, a reszta plonów czyżby nam zniknęła? I przegapiłam? Mogło tak być. Ewoluuj, kochana. Dobra. I myślę, że wybierzemy się do sklepu i zobaczymy, czy uda nam się kupić indyka. Dobra. I jesteśmy... I będziemy musieli tutaj zatrudnić sprzedawcę. Oczywiście dodam naszej Abigail te 100 simoleonów. Dobra, i teraz sobie zatrudnimy sprzedawcę. Oj, uwaga! Bo się pani przewróci. Poczekamy zaraz, tutaj ktoś będzie, bo tutaj chyba mięsa nie ma. Cukier mamy... Mąkę. A mięsa nie widzę. O. No, jest, dobra. Pani jest zupełnie innej bajki i nie wiem, co pani tu robi. Ach, to moja Simka z Sekretów Nilu. Proszę bardzo, jak się przerobiła. W ogóle nie wiem, co oni tu wszyscy robią, kim oni są. Paparazzi, czyli przyszedł ktoś sławny. No tak. Nie zwracamy na nich uwagi. Bardzo proszę, chodź potarguj się, Abigail. Idź, kochana. I co? Chyba się nie zgodziła. No trudno, kupujemy płody rolne. Zobaczymy, czy nas stać. W sumie źle zrobiliśmy. Najpierw bym chciała... Przyjmijmy, że jak Abi tutaj jest, to od razu sprzeda tutaj mleko, sprzeda jabłka, a serów nie może, dobra. I sprzeda wino, o proszę. Ależ jej się udało zarobić. Dobra, i może jeszcze talerz. I mamy jakieś świece maczane, dwie, proszę. I teraz możemy kupować płody rolne.
No niestety, kochani, tutaj mięsa folii nie ma, więc ja szybciutko skoczę do Henford i tam sobie to kupimy. Bo innej opcji nie widzę. Bo tutaj obawiam się, że nigdzie mięsa nie miałam położonego. Nie, tylko sól była. Dobra, to ja lecę szybciutko kupić mięso, a z wami się widzę już w domu. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Abby kupiła nam tutaj mięso. Chodź, kochana, schowamy je. To tu, to tu. To też tu. Tu co masz? Sól też, nasionko też. To też, cebulę też. Czy ziemniak rośnie zimą? Tak, dobra. Proszę bardzo. Oczywiście dynie. Proszę. Musimy mieć dużo zapasów. Winogron sobie zostawiamy. Bryła gliny, sprzedaj ją, kochana. Proszę bardzo. I szałwie też, a tu mamy bazylię też. Okej. Okay. I jeszcze ser i miód. Gotuj bez przyłącza. Trzeba mieć 3 zebrane kłody, więc chodź, kochana, podejdź tu bliżej. I ciebie wyślemy po kłody. Zdążyłaś coś wyhodować i wyhaftować? Idź do lasu zbierać kłody. No dobrze. Ty, kochana, zajmujesz się naszym dzikim Billem. Znowu rozrzuć karmę w okolicy. Kurnik jest posprzątany. To chodź, bardzo cię proszę, zbierz mu miód. No niestety pszczoły nas ostatnie oczywiście pogryzły. Jeszcze miałaś, aha, wosk pszczeli chyba zebrałaś. Wiesz co, weź mu proszę. Wygłoś kazanie o bawieniu się w śmieciach. Ktoś się musi ciebie zacząć słuchać. Abby. O, tu część jakaś była. Proszę bardzo. O, teraz to wytwarzamy nadwyżkę energii. No tak. Jest. I idziemy robić kolację z indykiem. A, koni. Czy koni przyszłaś pukać do naszego wychodka? Co ty, koni, robisz? Czy ty będziesz pukać tu? Czy my nie mamy ustawionych drzwi wejściowych? Aha, no tak. Bardzo proszę. Oznacz jako drzwi wejściowe. I bardzo proszę, zaproś do środka. No skoro koni przyszła, to jak najbardziej idź ją zaproś. O, Salma wróciła. Salmo, na pewno jesteś całkowicie brudna, więc chodź, skorzystasz i bardzo proszę, pójdziesz się tu wykąpać. I w sumie to możemy koni tutaj posadzić. Niestabilnie usiądź. Tylko stabilnie ustać simów, proszę bardzo, koni. A ty, Abigail Słońce, chodź kontynuuj kolację z indykiem. Ty się kąpiesz, a koni przyszła. Dobra, siadaj, koni. Zaraz sobie zjemy indyka. A możesz ją zaprosić, mamy pewnie za mało blatów. Ale spróbujemy, przyjazne. Pogawędka. Gdzie to może być? Zaproś do wspólnego gotowania. O, zapasy wody zużyliśmy. O, jak się pięknie tu widać, że się piecze. Dobra. Kończ, kochana, kończ. No już ci świetnie idzie to gotowanie. No, Cooper nam oczywiście śmierdzi. Ty się kąpiesz, jak skończysz, to sobie tutaj usiądziesz. 8 poziom gotowania, no przepięknie. Jakość wspaniała, dobrze.
Abi, nie jesteśmy na Abi. Abi, bardzo proszę, kochana, zmień sobie strój. Gdzie tu mamy? Poprosi o taniec. Nie. Aha, dalej nie przełączyliśmy się na Abi, to i nie mogliśmy. Zmień strój na coś takiego. Proszę bardzo, przebierz się. Dobrze. Oczywiście nakryj do stołu. Braliśmy imprezowy żółty chyba, tak? Nie. Co ja brałam? Brałam codzienne żółty. Kocie, nawet nie próbuj. Aha, to nie był codzienny. Nie! Już! Wygłoś kazanie o podjadaniu simowego jedzenia. Wiem, że wam śmierdzi. Pogadaj z koni w tym czasie. Przyjazne. Czułość mamy tu. Wyraź dziękczynienie. Podziękuj jej, że chciała przyjść. Bardzo proszę. Przyjazne. Pogawędka. Dziel się nastrojem związanym ze świętem dziękczynienia. Przyjazne. Głębokie zamyślenie. Poproś ją o radę miłosną. Tak, powiedz jej koniecznie o propozycji pastora. Powiedz, że pastor zaproponował. O, pięknie. I bardzo proszę, czy ty możesz przyjazne powitanie zrobić. Usiądź sobie potem stabilnie i zawołaj na posiłek. No, widzę, że wy sobie gadacie. Czy wy się polubiłyście? To było fajne. Haftuj krzyżykowo, nie haftuj teraz. Jak wstały obie równo. Drugi raz już nie śpiewaj. No, pięknie. Dobra, siadamy, Abi. Bardzo ładnie zaśpiewałaś. Usiądź. Tak. I zawołaj. Smacznego. No niestety pies wam śmierdzi. Ty tylko, Abi, nie bierz drugiej porcji. Ty sobie tu siadaj stabilnie. Idź sobie tam siąść. Poprzesiadałyście się, o, oczywiście. Koni też sobie stabilnie usiądź, proszę bardzo. No to macie prawdziwą ucztę. Zapytaj, jak minął dzień, oczywiście. Ciesz się towarzystwem. Przyjazne aktywności. Nie śpiewaj, nie chcemy. Głęboki. O, poproś o towarzyszenie przy porodzie. Koniecznie. Jeśli moja obecność tam ułatwi ci to zadanie, to oczywiście. No i pięknie. I Abi, ty musisz, słoneczko, jak zwykle i skorzystać. Proszę bardzo. I kochani, mamy to. Zaczął się poród. No dobrze. Bardzo proszę. Dobrze. Chodź, kochana. Boże, gdzie jest koni? Spróbujemy ją namierzyć. Koni. Skup widok kamery. Zaraz ją usuniemy z grupy. Działania. Usuń z grupy koni. Dobra. I wyślemy już ją do domu. Natomiast my... dobrze, skończ, kochana, i chodź, podejdziecie sobie na górę razem. Bardzo proszę, podejdźcie tutaj razem. Pisklę Sima o imieniu Edgar. Proszę, nasz koń ma pisklę. Wykluło się samodzielnie. Zajrzyj do kurnika i zobacz, czy tam jest. No niestety nie mieliśmy czasu też na to. Kogo my tu mamy? Wygoń kurczaki. Mały kogut. No niestety będzie nasz mały kogut na mięso. Nic nie poradzimy.
I przyszedł czas, będziemy rodzić. Miejmy nadzieję, że tak wygląda, że nam psalma pomoże. Chodźmy, kochane. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co nam się tu urodzi. O tak, biedna Abi. Dawaj, kochana, no czeka nas jeszcze rzucanie kostką. O, to nawet było słodkie, że ją pocałowała w rękę. W końcu dla niej Abi jest tą, która ją uratowała. Proszę bardzo. Dasz radę, Abi. No powiem wam, za każdym razem ten poród od panda Samy uważam, że jest zachwycający. No. Tak. A, Cooper też przyszedł patrzeć i szczekać. No tak kiedyś niestety porody wyglądały. Mamy córeczkę! Kochani, córeczka będzie nazywała się Emma. A na drugie będzie miała Mary po zmarłej mamie naszej Abigail. Bardzo proszę. O tak. Jest. Mamy dziecko. Jest. Proszę bardzo. No i poradziłyście sobie, dziewczyny. Ale kochani, niestety zanim przejdziemy dalej, czeka nas trudny obowiązek i losowanie. Dobrze, kochani, jesteśmy w losowniku. Przypominam, że pierwszy wynik, który widzimy, to jest wynik, który nam się wyświetlił. Rzucamy kostką stuścienną, już mamy ją zaznaczoną. Najpierw rzucamy, czy Abigail przeżyje poród. Abigail jako młoda dorosła ma 15% szans na to, że porodu nie przeżyje. Czyli wynik od 1 do 15 oznacza, że Abigail zmarła w trakcie porodu. 43. Dobrze, Abigail przeżyła poród, teraz rzucamy dla małej Emmy. Noworodek to jest 30% szans na to, że dziecko nie przeżyje porodu. Bardzo proszę, rzucamy. 46. Obie przeżyły poród, także wracamy do gry. Dobrze, kochani, wróciliśmy sobie. Jak widzicie, Abigail trzyma swoją córeczkę. Na szczęście obie przeżyły poród. W następnym odcinku będziemy postarzać, pewnie już na początku, naszą małą Emmę do niemowlaczka. Zobaczymy, znowu będziemy rzucać. Mam nadzieję, że się uda i że Emma zostanie niemowlakiem. Bardzo proszę. No słodkie, tak. O tak, damy ją też potrzymać. Naszej Salmie. Cudownie. Dobrze, kochani. To ja tym pięknym widokiem naszych trzech dziewczyn, proszę, jak nam się rodzina powiększyła, będę kończyła już ten odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Hej, hej!